Ale mam tutaj dziwne światło dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie Was rozpraszało to światło, ponieważ miało być pochmurno, a jednak wyszło ostre słońce. Trochę mi pokrzyżowało plany. Muszę jednak nagrać to dzisiaj i o tej porze. Także z góry przepraszam. Jedno z najczęściej zadawanych mi pytań na Instagramie dotyczy tego, co zrobić, aby zwiększyć swoje zasięgi i tym samym zwielokrotnić liczbę obserwujących. Wszystko sprowadza się do jednej prostej odpowiedzi. Trzeba działać zgodnie z oczekiwaniami algorytmu. Jednak łatwiej to powiedzieć niż wdrożyć, dlatego jeżeli szukacie pomocy w tym temacie, to zachęcam Was do obejrzenia jednego z moich poprzednich filmów, do którego link wstawiam tu u góry oraz w opisie poniżej, w którym omówiłam, jak działa algorytm Instagrama i w jaki sposób można się z nim zaprzyjaźnić. Tym razem jednak podejdę do tematu z zupełnie innej strony. Przygotowałam sobie zestaw pytań, które często otrzymuję od Was w głównej mierze wiadomościach prywatnych dotyczących rozwijania swojego konta na Instagramie. Podzieliłam je na dwie części. Zagadnienia dotyczące feedu, czyli strony profilowej, oraz te dotyczące stories, czyli relacji. Jestem przekonana, że nawet jeżeli nie pytaliście mnie o nie osobiście, to z pewnością często je sobie zadajecie. A więc przejdźmy do sedna i spróbujmy poszukać odpowiedzi. Cześć, tu Marcelina. Witam Was na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć świetny content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany i kreatywny sposób. W dzisiejszym odcinku bierzemy pod lupę algorytm i mając na uwadze to, jak działa, odpowiemy sobie na następujące pytania. Czy mój profil musi być spójny? Co powinno zawierać dobre konto na Instagramie? Jak zwiększyć zasięgi postów? Jak zdobywać nowych followersów? Czy dzięki stories zdobędę nowych obserwujących? Kiedy najlepiej publikować stories? I na koniec, jak mam się przełamać i pokazywać siebie na stories? Okej, zacznijmy zatem od części dotyczącej naszej strony profilowej i od pierwszego pytania. Czy mój profil musi być spójny? Tak, jeżeli prowadzimy konto biznesowe, budujemy markę osobistą lub profil o konkretnej tematyce, przekazujemy wiedzę, inspiracje i chcemy mieć wpływ na innych, to nasze konto musi być spójne. O tym, jak stworzyć spójny profil, mówiłam w jednym z moich pierwszych odcinków. Ale spójność nie musi oznaczać tylko edytowania zdjęć. Oprócz bowiem wizualnej spójności, która ma na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnego obserwującego, równie ważna powinna być dla nas spójność tematyczna, czyli jak i o czym piszemy nasze posty, a także wartość przekazywana innym. Im bardziej będzie sprecyzowana, tym szybciej i lepiej trafimy do odpowiednich odbiorców. A szczegółowo na ten temat też mówiłam już w jednym z poprzednich filmów, do którego link wstawiam u góry. Jeżeli jest to dla Was trudne, to postarajcie się spojrzeć na spójność z troszeczkę innej strony. Niech ona ułatwia Wam, a nie utrudnia pracę. To znaczy, łatwiej bowiem być dobrym z jednej dziedziny niż z wielu. Oczywiście to może być monotonne i nudzić po jakimś czasie, dlatego bardzo ważna jest tutaj pasja, no ale to już jest dłuższy temat na inny odcinek. Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa. Spójność to nie to samo co jakość i profesjonalizm, dlatego jeżeli zależy nam na zwiększaniu zasięgów i zdobywaniu nowych followersów, to musimy jak najbardziej o nie zadbać. Co powinno zawierać dobre konto na Instagramie? Dobre to znaczy takie, które nam się podoba, do którego stworzenia dążymy. Wizualnie konta na Instagramie mogą być bardzo różne, od jasnych i pastelowych, po ciemniejsze, czy nawet takie jaskrawe, bardzo kolorowe. Dlatego znowu musimy się tutaj skupić na czytelnym przekazie. Zadbajmy zatem o dobrze napisane bio, po którego przeczytaniu odbiorca nie będzie miał żadnych wątpliwości, z jakim profilem ma do czynienia. Niech wyrażają to nasze posty. Jeżeli jesteśmy na początku drogi z Instagramem i dopiero zaczynamy, powinniśmy opublikować od 9 do 12 zdjęć, po to, żeby nasz profil nie wydawał się pusty. I dla ścisłości mam tutaj na myśli konta twórców i biznesowe. Jeżeli bowiem prowadzimy
profil tylko dla naszych znajomych, to nie ma to aż takiego znaczenia, ponieważ wtedy profil jest po prostu o nas. Jeżeli ktoś nas zna w rzeczywistości, no to również będzie wiedział, o co nam chodzi, kiedy publikujemy coś na naszym Instagramie. Ale tutaj jednak istnieje niewielka szansa na to, że uda nam się zbudować duży profil. Jak zwiększyć zasięgi postów? Ciągle słyszymy, że algorytm obcina zasięgi i niestety, jeżeli śledzimy nasze statystyki przez dłuższy czas, jesteśmy w stanie to zauważyć. No i nie ma się co oszukiwać, kiedyś zrobienie większego rozgłosu naszymi postami było dużo łatwiejsze. A to dlatego, że po pierwsze, konkurencja była mniejsza, a po drugie, Instagram działał na troszeczkę innych zasadach. Chociażby pokazywanie się postów odbywało się w sposób chronologiczny, a nie tak jak teraz według skomplikowanych odczytów preferencji użytkowników. Czy istnieje zatem szansa na zwiększenie swoich zasięgów? Ostatnio nawet twórcy Instagrama ogłosili, że hashtagi nie mają już w tym aspekcie zbyt ważnej roli. Ale mimo wszystko ja uważam, że tak. Co możemy zrobić, to przede wszystkim zacząć od publikowania przyciągających wzrok zdjęć lub grafik. Nie muszą to być wybitne zdjęcia, ale bardziej chodzi o to, aby czymś przyciągały obserwatora, na przykład kolorem, pomysłem, jakością, a najlepiej to wszystkim naraz. Kilka dni temu na polskiego Instagrama weszła rolka, to także jest szansa na wybicie się. Postarajmy się też, aby pierwsze zdanie w opisie pod zdjęciem było bardzo intrygujące, aby zachęcała do tego kliknięcia więcej i do przeczytania przez odbiorcę całej treści. Istnieją nawet taktyki marketingowe temu służące, na przykład zdanie uświadamiające stratę. Nie rób tego, bo... Czyli nie kupuj followersów, bo Instagram może szybko zablokować Twoje konto. Albo zdania obiecujące nagrodę. Czyli rób tak, aby. Na przykład poświęcając 10 minut dziennie na te działania, będziesz mógł zyskać 100 followersów w tygodniu. Prawda, że chcielibyście czytać to dalej? Co jeszcze? Starajcie się zatrzymać obserwującego jak najdłużej na Waszym profilu. Wobec tego stosujcie karuzele, infografiki, dodawajcie w swoich postach wezwanie do działania, na przykład przesuńcie, aby zobaczyć to zdjęcie przed edycją. Wszystkie tego typu działania sprawiają, że odbiorca chce zostać dłużej na naszym profilu, co przekłada się na zwiększanie zasięgów. Jak zdobyć nowych followersów? To nie przypadek, że odpowiadam na to pytanie dopiero na końcu tej części profilowej, a to dlatego, że aby zdobywać nowych odbiorców, należy wszystkie poprzednie kroki mieć już opanowane. Jeżeli bowiem nasze konto nie będzie czytelne, spójne i zadbane, to nic z tego nie będzie. Dlatego zakładam, że te poprzednie działania macie już w małym paluszku i możemy przejść dalej. Na początek szukamy kont o podobnej wielkości i tematyce do naszej. Możemy się z nimi zaprzyjaźnić, czyli wspieramy siebie nawzajem i obserwujemy oraz komentujemy swoje treści, oczywiście pod warunkiem, że one się nam podobają. Następnie sprawdzamy, kto komentuje u tych osób i staramy się nawiązać relacje z nimi. Takie angażowanie się w treści osób, które obserwujemy oraz w treści naszych followersów powinno zajmować nam mniej więcej 1/3 naszego czasu spędzanego na Instagramie. Kolejna 1/3 to szukanie nowych obserwujących. I tutaj możemy zaglądać też do kont podobnych tematycznie do nas, ale jednak troszeczkę większych. I tak samo sprawdzamy komentarze, patrzymy, gdzie tak naprawdę możemy coś zaoferować osobom, które również komentują. Już kiedyś wspominałam, że takie duże konta nie mają po prostu tyle czasu ani możliwości, żeby odpowiedzieć na wszystkie komentarze, a czasami te pytania są tak skonstruowane, że my dobrze znamy na nie odpowiedź i możemy dostarczyć naszą wartość. Wtedy naprawdę warto się zaangażować z taką osobą,
odpowiedzieć na pytanie, zapytać, czy jeszcze czegoś potrzebuje. W ten sposób jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zyskamy nowego obserwującego. I w ten sposób budujemy swój profil. Te działania powinny również nam zajmować 1/3 naszego czasu spędzanego na Instagramie. A ta 1/3, czyli ostatnia część, która pozostała, no to już jest na publikowanie treści, odpowiadanie na komentarze i wszystko, co jest związane z tworzeniem na naszym profilu. Ok, przejdźmy teraz do drugiej części, czyli do pytań dotyczących Instagram Stories. Czy dzięki Stories zdobędę nowych obserwujących? Instagram Stories to jedna z najlepszych funkcji Instagrama, ponieważ wielu użytkowników potwierdza, że to właśnie tam spędzają najwięcej czasu. Mimo wszystko, dzięki Stories nie zdobędziemy nowych obserwujących, przynajmniej bezpośrednio. To narzędzie służy budowaniu relacji i angażowaniu się z już istniejącą społecznością. Owszem, Instagram daje nam możliwość dodawania do Stories i lokalizacji, i hashtagów, ale sama z doświadczenia wiem, że nie za bardzo zwiększa to zasięgi tych relacji, dlatego dla oszczędności czasu z reguły nawet ich nie dodaję. Co zatem się sprawdza na Instagram Stories, to właśnie budowanie tej relacji z naszymi followersami. Czyli musimy postarać się przyciągnąć ich uwagę tak, aby zaangażowali się w publikowane przez nas treści. Dlatego pamiętajmy, aby przede wszystkim tworząc Insta Stories, myśleć o naszych odbiorcach. A o tym, jak tworzyć angażujące Instagram Stories, mówiłam już w moim bodajże drugim czy trzecim odcinku, do którego link również wstawiam i zachęcam do obejrzenia go. Kiedy najlepiej publikować Stories? Stories najlepiej publikować w odstępach czasowych, ponieważ każdorazowa publikacja wypycha nasze relacje na początek kolejki u naszych followersów. Z tego powodu nie ma znaczenia, ile kafelków jednorazowo opublikujemy. Liczą się tak naprawdę przerwy pomiędzy nimi. I mam też dla Was taką wskazówkę. Jeżeli publikujecie dosyć dużo stories, zróbcie sobie przerwę i poczekajcie, aż Wasze wszystkie relacje wygasną. Stories bowiem znikają po 24 godzinach. Po takiej przerwie przygotujcie sobie naprawdę dobry kafelek, który będzie zawierał jakąś naklejkę wzywającą do działania, na przykład ankietę albo quiz. Gdy taki kafelek opublikujecie, to wasi obserwujący powinni podjąć to działanie. Kiedy testowałam to u siebie, to oglądalność moich stories się podwoiła. Oczywiście pamiętajcie, aby też wybrać odpowiednią porę i nie publikujcie tego na przykład w nocy. A ilość osób, które w danym momencie są online, sprawdzicie włączając funkcję live'a. I spokojnie, nic się wtedy jeszcze nie wydarzy, a będziecie po prostu widzieli, ilu z Waszych followersów jest w tym momencie aktywnych w aplikacji. Spójrzmy teraz na ostatnie już pytanie. Jak mam się przełamać i pokazywać siebie na Stories? Otóż plusem Instagram Stories jest niedoskonałość. Naprawdę nie trzeba aż się tak starać, aby wszystko było idealne. Odbiorcy bowiem oczekują od twórców autentyczności i naturalności, nawet jeżeli coś pójdzie nie tak. Relacji też nie nagrywa się na żywo. Można je powtórzyć, można je zapisać, dlatego tych prób nagrania Instagram Stories będziecie mieli tyle, ile chcecie. Blokada zatem być może siedzi tylko w głowie. I pamiętajcie, że im więcej tych relacji będziecie nagrywać, tym będą one przechodziły łatwiej. Można też sobie narzucić pewien system, tak jak ja to robię. Codziennie ranem staram się nagrać kilka stories i z czasem po prostu weszło mi to w krew, dlatego nie stresuję się już zwykle, kiedy nagrywam je ranem. I na pewno praktyka ułatwia i pozwala przyzwyczaić się do obiektywu. Stories to głównie pokazywanie kulis naszych działań, tego co dookoła naszych zdjęć i opisów. Często też prowadzimy inne profile w mediach społecznościowych, nie tylko na Instagramie, tak jak ja na przykład tutaj na YouTubie. I warto to również pokazywać na Insta Stories i zabierać naszych odbiorców za kuluary. Moim zdaniem jest to najciekawsze, co można zobaczyć na Stories, dlatego staram się właśnie też w taki sposób prowadzić moje. I tak dotarliśmy do końca pytań.
Działajcie zgodnie z oczekiwaniami algorytmu, wdrażając wskazówki, o których wspomniałam przed chwilą, a to na pewno pomoże Wam w rozwijaniu swojego profilu na Instagramie. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to proszę zostawcie łapki w górze. Ten gest naprawdę pomaga rozpowszechniać moje treści i dziękuję Wam bardzo. Zrobiłam także porządek na swoim Patronite. Zmieniłam progi i dostosowałam benefity. Myślę, że mogłyby one zainteresować niektórych z Was, dlatego zostawiam link do mojego Patronite'a w opisie do tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!